Dzieje apostolskie, rozdział 21, część pierwsza. A gdyśmy się z nimi rozstali i odpłynęli, jadąc prosto, przybyliśmy do Kos. Nazajutrz zaś na Rodos, a stąd do Patary. Statek, którym płynęli Paweł z towarzyszami, zawijał do każdego portu po drodze. Zabezpieczało to przed zmianami wiatru, ale Pawłowi się śpieszyło. I znalazłszy statek, który płynął do Fenicji, wsiedliśmy nań i odpłynęliśmy. Kiedy zaś dostrzegliśmy Cypr, zostawiliśmy go po lewej stronie i popłynęliśmy do Syrii i wylądowaliśmy w Tyrze. Tam bowiem miano wyładować ze statku towar. Statek, którym wypłynęli z Patary, płynął w bardziej ryzykowny sposób. Zostawił Cypr po lewej stronie, czyli opłynął go od południa. Gdyby warunki na morzu się pogorszyły, to nie można było dobić do brzegu od tamtej strony, ale dzięki temu dotarli do Tyru szybko. I odszukawszy uczniów, pozostaliśmy tam 7 dni, a niektórzy za sprawą ducha mówili Pawłowi, żeby nie szedł do Jerozolimy. Widać, że prorokowanie było w tym czasie bardzo powszechne. W tym kościele w Tyrze byli ludzie, którzy potrafili przewidzieć dzięki pomocy Boga przyszłość. Lecz kiedy nasz pobyt się skończył, wyruszyliśmy i udaliśmy się w drogę, a wszyscy wraz z żonami i dziećmi towarzyszyli nam aż za miasto. A padłszy na kolana na wybrzeżu, modliliśmy się i pożegnali wzajemnie. Pomimo tego, że Paweł nigdy wcześniej nie był w Tyrze, to między nim a kościołem, który tam istniał, szybko nawiązały się bardzo mocne więzi. Wszyscy wyszli pożegnać grupę Pawła i modlili się przed odpłynięciem. My zaś, ukończywszy podróż morską z Tyru, zawinęliśmy do Ptolemajdy i pozdrowiwszy braci, pozostaliśmy u nich przez 1 dzień. W kolejnym porcie znowuż napotkali na wspólnotę chrześcijan. Wyruszywszy zaś nazajutrz, przybyliśmy do Cezarei i weszliśmy do domu ewangelisty Filipa, który był jednym z 7, i zatrzymaliśmy się u niego. Cezarea leżała w odległości 80 km od Ptolemajdy, także aby tą drogę przebyć w 1 dzień, trzeba było pewnie płynąć statkiem. Napotkali w Cezarei Filipa, jednego z tych 7 diakonów w kościele jerozolimskim, którego dokonania są opisane we wcześniejszych rozdziałach dziejów. A miał on 4 córki, dziewice, które prorokowały. A gdy przez dłuższy czas tam pozostawaliśmy, nadszedł z Judei pewien prorok imieniem Agabus. I przyszedłszy do nas, wziął pas Pawła, związał sobie nogi i ręce i rzekł: to mówi Duch Święty. Męża, do którego ten pas należy, tak oto zwiążą Żydzi w Jerozolimie i wydadzą w ręce pogan. Także Cezarei Paweł słyszał proroctwa, że zostanie pojmany w Jerozolimie. A gdy to usłyszeliśmy, prosiliśmy zarówno my, jak i miejscowi, aby nie szedł do Jerozolimy. Wtedy Paweł odrzekł: co czynicie, płacząc i rozdzierając serce moje? Ja przecież gotów jestem nie tylko dać się związać, lecz i umrzeć w Jerozolimie dla imienia Pana Jezusa. A gdy się nie dał nakłonić, daliśmy spokój i powiedzieliśmy: niech się dzieje wola Pańska. To, że prorocy wiedzieli, że Paweł zostanie w Jerozolimie pojmany, nie znaczyło, że nie należało tam iść. Paweł wiedział, że Bóg przeznaczył mu trudny los i był gotów go przyjąć. A po upływie tych dni, przygotowawszy się, wyruszyliśmy do Jerozolimy. Towarzyszyli nam też niektórzy uczniowie z Cezarei, prowadząc nas do niejakiego Mnazona z Cypru, dawnego ucznia, abyśmy się u niego zatrzymali. Wszędzie, gdzie tylko Paweł szedł, napotykał już na wierzących, którzy mu pomagali. A gdy przybyliśmy do Jerozolimy, bracia przyjęli nas radośnie. Nazajutrz zaś poszedł Paweł z nami do Jakuba, a gdy przybyli wszyscy starsi, pozdrowiwszy ich, wyłożył im szczegółowo, czego Bóg dokonał wśród pogan przez jego służbę. Paweł został przyjęty z radością przez wierzących w Jerozolimie i zdał sprawozdanie ze swoich dokonań Jakubowi, który najwyraźniej kierował tym kościołem.